One, two, three, four. Witam cieplutko wszystkich w zębach z tej strony. Słuchajcie, sprawa tego typu to jest moja zagrywka dnia. Ale ja mam z tym problem, bo słuchajcie, ja oglądałem na YouTube polski film, taki wiecie, ktoś tam zrobił sobie klip i nagle to się pojawia. Jak to się pojawiło, to cała kapela tam jest w przedziwnym klimacie, to mnie zwaliło z nóg, wiecie. A tam to jest oryginał w Fizz, wiecie? I potem schodzi jeszcze niżej. Już mi się gitara kończy. Tam na niskie, niskie dźwięki schodzą te riffy, wiecie. I ja drop D zrobiłem, ale no cóż, co mi z drop D, jak ja mam 7 sekund tego riffu, prawda? Tam potem to się pojawia, jeszcze jest śliczne solo, coś tam się dzieje. Tylko to jest tak głęboko w backgroundzie, że nie sposób zorientować się, o co chodzi w tym nagraniu, prawda? Bo tam ktoś przychodzi, mówi, prawda? To jest polski film, słuchajcie, więc... A może znacie to nagranie, może to jest popularne w Polsce, wiecie? A to mnie strasznie nurtuje, kto to gra, wiecie? Więc jeżeli już sobie o tym mówimy, to jest, słuchajcie, zwróćcie uwagę, w Fizz to jest troszeczkę trudniej, więc może zobaczmy, jak to się we. Ja uderzam basową i uderzam G, E. I potem tu H i hammer on. Czyli... E, E, G, E, H i hammer on. Tu nie róbcie tego. To popsuje. To najśliczniej brzmi tak, jak tam słyszałem ten oryginał, gdy to jest bez ring strings, prawda? Bez ringi. Bez brzmiących, czyli... I potem schodzi w dół. Jeszcze w dół. Słuchajcie, więc myślę, że wiecie już jak to, prawda? Pustą, G, E, H i hammer on, D, E. Prawda, więc coś takiego, prześliczne, prześliczne. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was wie, co to jest, ja bardzo chciałbym też wiedzieć. Proszę, zostawcie w comments. To jest prześliczny klimat tego nagrania. Coś tam się dzieje, jakieś solo, ale potem, prawda, już to jest, już tam ludzie zaczynają mówić, prawda, opowiadają swoje story. A więc, takie króciutkie video. Jeśli wiecie, ktoś z was wie, a bo pod tym video ludzie pytają o tą muzykę też, wiecie, co to za nagranie, kto to gra, ale ten autor tego nie raczył odpowiedzieć, prawda? Może ktoś z was zna to nagranie. Może to gdzieś jest bardziej, prawda, z Europy, bo ja nie wiem, może, nie, przynajmniej jeżeli macie jakieś przypuszczenie, proszę zostawcie w comments. Dziękuję ślicznie. Jak słyszycie, już tak nie skrzeczę. Za 2-3 dni będzie ok. Dzisiaj my mamy Thanksgiving, wiecie, wielkie holiday. Oni tutaj mają. So, let me tell you happy Thanksgiving. And see you soon. Thank you. Bye bye.